Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, czerwony, po prostu czerwony. Nie żaden tam ceglasty, krwisty, dachówkowy, bordo, wino, coś tam. Po prostu czerwony. Czerwony jak mordę szczelił, koniec, kropka. Żadnych dyskusji. Czerwony i tyle. I dzisiaj też będzie o czerwonym, ale to za chwilkę. Wcześniej jeszcze chciałbym takie króciutkie wyjaśnienie złożyć, bo ja oczywiście zawsze wsłuchuję się w Państwa głos i szanuję i cały czas powtarzam, że kanał przecież jest dla Państwa bardziej niż dla mnie. Może tak to nazwijmy, bo dla mnie to też oczywiście jest ważne miejsce i przynosi sporo satysfakcji, że mogę się z Państwem praktycznie codziennie spotykać. Proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć po raz kolejny o tym, czy będą przymusowe, czy nie będą przymusowe zarobki, bo gdzieś się tam przymierzają tak do tego w Niemczech. Ja już nie jestem nauczony doświadczeniem. Ostatnie oświadczenie, jakie składali niemieccy politycy, kiedy klecili koalicję, było dokładnie przeciwne, proszę Państwa. Zamykamy wszystko, zamykamy cały teatrzyk. Od, zdaje się, 20 któregoś listopada nie będzie żadnych... No, nomen omen, nie będzie żadnego zamykania, zdaje się, że 20 któryś marca to miał być koniec z tymi przepustkami całymi. No i co się stało? Sklecili koalicję, pani Merkel odchodzi z urzędu, nowi przychodzą, więc mają zapewnioną kadencję na 4 lata i narracja zmieniła się o 180 stopni, czy jak mówił klasyk, o 360. Proszę Państwa, szkoda, odwołując się do klasyka, szkoda strzępić twarz. Naprawdę, szkoda strzępić twarz. Popatrzcie, co się działo w ciągu 48 godzin, czy teraz to już mamy 3 dni z tą najnowszą wersją, najnowszą mutacją. Tam wszystko było już. Od tego, że za 100 dni będzie następny syropek, do tego, że to w ogóle histeria, nie ma czym się przyjmować, obecne syropki na to działają. Wszystko, proszę Państwa, wszystko w ciągu 3 dni było. No jeśli ktoś mi mówi, że w lutym będzie obowiązkowy syropek w Niemczech czy gdzieś tam, to ja przypominam, proszę Państwa, że mamy grudzień. I nie 3 dni, ale 3 miesiące, jak dobrze liczę, bo mamy początek. Początek grudnia. Także na razie dajmy sobie spokój, przyglądajmy się temu oczywiście, jeśli będzie się działo coś konkretnego, to wtedy będziemy się do tego odnosić. A ja, proszę Państwa, po całym dniu, a nawet tygodniu, bo to jakiś taki parszywy czas teraz przyszedł, że naprawdę nie chcę obciążać Państwa swoimi problemami, no ale dobrze się nie dzieje dookoła. I może na tym poprzestańmy, także nie chciałbym też ani siebie, ani Państwa dodatkowo przygnębiać jakimiś wizjami, tym bardziej, że te wizje, proszę Państwa, na razie nie mają żadnego pokrycia. Jak będziemy wiedzieć, co politycy konkretnego wymyślą, to będziemy się później nad tym zastanawiać, jak im odpowiedzieć. A dziś, proszę Państwa, też temat jakoś niespecjalnie lekkostrawny i przyjemny. No chociaż pośmiać się trochę można. Oto pan Trzaskowski został wpuszczony do komórki kongresu i to komórki dosłownie, nie w sensie politycznym czy instytucjonalnym, bo takiej pakamery, kanciapy i to jeszcze online, gdzie mógł sobie popluć, ponarzekać się na Polskę. Proszę Państwa, obojętnie co sobie będziemy myśleli o całym tym naszym otoczeniu politycznym, a ja jestem już tak do tego zdystansowany, że nie wiem, czy w ogóle pójdę na wybory, a jeśli pójdę, to zagłosuję jakoś śmiesznie. To no nie sposób na coś takiego patrzeć spokojnie i nie sposób wymyślić jakiejś nowatorskiej recenzji poza nieśmiertelnymi kompleksami. No naprawdę, no co trzeba mieć w głowie, żeby być prezydentem państwa 30-milionowego w środku Europy, no i biegasz z jakimś tym Skype'em czy czymś tam innym komunikatorem do komórki właśnie kongresu i opowiadać tam jakieś niestworzone brednie, jak zwykle, o telewizji Kurskiego i tak dalej, jakby ci Amerykanie w ogóle wiedzieli, o czym ten Trzaskowski tam majaczy. No proszę Państwa, na kompleksy, niesamowite kompleksy. No odwróćmy sobie sytuację. Czy wyobrażacie sobie jakiegoś kongresmena? No, ale to nie jest kongresmen, to jest czyli senator, odpowiednik polskiego senatora czy posła. Wyobrażacie sobie, no,
nie wiem, prezydenta Giulianiego, który łączy się jakimś tam właśnie komunikatorem internetowym z Polską i w Polsce i do Polaków, do polskiego, w polskim Sejmie, w jakiejś tam komisji czy podkomisji opowiada, jakie to się straszne rzeczy dzieją w Stanach Zjednoczonych, że to już nie jest tak pięknie, jak było kiedyś. No czegoś takiego po prostu sobie nie można wyobrazić. No to zawsze działa w jedną stronę. No, tacy właśnie ubodzy krewni, którzy udają Europejczyków i światowców, nie umiejąc sobie poradzić, no bo jeśli definiujesz swoich konkurentów, swoich przeciwników jako nieudaczników, jako satrapów, jako prymitywów, którzy uprawiają jakąś tam XIX-wieczną politykę, no to na litość boską, jak bierzesz od nich w tyłek trzeci czy czwarty raz z rzędu, no to sobie wystawiasz świadectwo i idziesz do starszego brata amerykańskiego pożalić się na tym, żeby ci starszy brat pomógł wybrać wybory, bo ty sobie nie radzisz z tym ciemnogrodem XIX-wiecznym. Proszę Państwa, no nie ma dlatego żadnego usprawiedliwienia. No się słucha tego Trzaskowskiego. I człowiek, ja nienawidzę tego stwierdzenia, że się trzeba wstydzić za Polskę albo wstydzić się za kogoś tam. No trzeba się wstydzić za siebie. Wstydzenie się za kogoś to jest brak wychowania, brak kultury. No ale tutaj chyba to określenie ma zastosowanie. No wstyd, po prostu cholerny wstyd, no że człowiek, który mówi po polsku, może tak to nazwijmy, czyli tym samym kojarzy się z Polską i z Polakami, no robi z siebie takiego błazna, no robi z siebie, no mniej więcej, no u Karguli Pawlaków to było przynajmniej śmieszne, jak wynosili ten telewizor kolorowy na parapet, żeby Amerykanie wiedzieli, że u nas też jest bogato jak w kapitalizmie i tam ciągnik i malucha sołtysowego przytargalnie. To mniej więcej, proszę Państwa, jest to samo, tylko że to nie jest śmieszne, jak w kultowej komedii, tylko to jest cholernie żałosne. Żałosne, smutne, przygnębiające w jakimś sensie, no bo tak jak mówię, no ten człowiek mówi po polsku, no i niestety z Polską jego to głupkowate wystąpienie i z Polakami się kojarzy. Proszę Państwa, dlaczego powiedziałem, że nie jestem w stanie zainteresować się polityką na poważnie? No bo z jednej strony widzę właśnie Trzaskowskiego, z drugiej strony widzę tych nieszczęśników, Mejzów i Morawieckiego, który ledwo trzyma w kupie ten klubik PiS-u. Tam przy każdej okazji są jakieś bunty, a ten wychodzi dwa dni wcześniej i mówi o tym, że on zdaje sobie sprawę, że nie ma większości w klubie PiS, dlatego on tą krążącą, legendarną, mityczną już ustawę oddającą kompetencje pracodawcom przegłosuje razem z opozycją. No, proszę Państwa, no przecież żaden poważny polityk w ten sposób się nie zachowuje. To są rzeczy karygodne, no to jest elementarz. Nawet jeśli jest jakiś taki problem, no to tego się nie upublicznia, tego się nie uzewnętrznia, nie mówi się o tym, że ma się bałagan we własnym klubie, we własnym obozie politycznym. No, w myśl zasady brudy się pierze w domu, no już kuchni politycznej to naprawdę tylko jakiś ostatni frajer może kuchnię polityczną ujawnić i to w takim przełomowym momencie, kiedy to wszystko zgrzyta i trzeszczy. No tu nie ma z kim rozmawiać, proszę Państwa. No, nie ma z kim, tu nie ma poważnego ugrupowania, do którego można by było się, z którym można by było się jakoś zidentyfikować i właśnie się nie wstydzić i nie mieć z tego tytułu jakichś wyrzutów sumienia czy wrzodów na żołądku. No, tragiczny obraz człowieka, który chce uchodzić za prezydenta Warszawy, no i tragiczny obraz w ogóle tych wszystkich polityków, którzy w tej chwili się między sobą kotłują. Ja strasznie nie lubiłem takiego określenia, że nie ma na kogo głosować, że trzeba stworzyć coś nowego, bo wszędzie żenada i tak dalej. No ale teraz, proszę Państwa, czy lubię, czy nie lubię, no, rzeczywistość jak zwykle przerosła oczekiwania i życie jak zwykle zaskakuje, bo ile jeszcze te pierwsze lata w wykonaniu PiS były jakieś znośne, no, no to teraz się, proszę Państwa, na to nie da patrzeć, no, a jeszcze za tym ciągnie się jedna wielka ludzka tragedia, a w drugą stronę jak się patrzy na tą nieszczęsną alternatywę, no to no oczy wypala, proszę Państwa, no oczy wypala i uszy więdną, kiedy się słucha takiego osobnika jak Trzaskowski, zresztą nie wspominając już o tym nieszczęsnym Tusku, no to ci ludzie
to już patrzeć politykę i cele polityczne, ale naprawdę no, trzeba mieć coś w sobie, z niewolnika, z takiego kelnera, to jest dobre określenie, chociaż a broń Boże, nie chcę urazić żadnego kelnera, bo to ciężki zawód, ciężki kawałek chleba, no ale w tym potocznym, niezbyt sprawiedliwym określeniu mówi się o takim przynieś, podaj, pozamiataj. I ci ludzie mają taką mentalność na zewnątrz, czyli dają się klepać po ramionach i uścisk głonić, są w stanie popłynąć jakieś miliardy z Polski, czy kolejna fabryka, jak to było w czasach Balcerowicza. No i to jest coś, co się, proszę Państwa, nazywa zero godności. Jakoś zero poczucia własnej wartości. No i jeśli to się dzieje prywatnie, no to jeszcze pal sześć, pal licho. No ale kiedy to się dzieje na szczeblu, no bo jeśli już jest ten nieszczęśnik prezydentem polskiej stolicy, no to proszę Państwa, siłą rzeczy to nie jest postać bagatelna w takim znaczeniu, że to nie mówi zwykły Kowalski czy Nowak, tylko na litość boską prezydent 38-milionowego kraju i on się pokazuje na zewnątrz, wystawiając wizytówkę. No sobie na pewno, ale niestety ciągnie się za tym wszystkim obraz Polski i Polaków i to jest obraz przygnębiający w takim wykonaniu. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Jeśli chodzi o politykę, to nic wesołego, proszę Państwa, nie mam Państwu do powiedzenia. Tak jak broniłem PiS-u w tych sprawach, które były naprawdę dla Polski przełomowe i były ważne, to ja bym nie cofnął żadnego słowa z tego okresu, kiedy warto było bronić nie tyle PiS-u, co warto było bronić tych projektów, które się przysłużyły Polsce. No ale to wszystko w 2 lata zostało raz, że przekreślone, a drugi raz, że jeszcze większy dołek został do tego wykopany. Dlatego też, proszę Państwa, wniosek generalny jest taki, obojętnie czy to się komuś podoba, czy nie, mnie się bardzo nie podoba, ale nie ma na kogo głosować, nie ma na kogo, przepraszam, COVID, nie ma na kogo stawiać, no, można wybrać jakiegoś policjanta politycznego, który będzie to towarzystwo wzajemnie trzymał w szachu. Ja mam taką swoją szaloną myśl, że idealny układ byłby taki, że ani opozycja, ani władza nie ma większości, muszą się dogadywać w sprawie jakiegokolwiek projektu, który trzeba w Polsce, można w Polsce przeforsować. No ale to oczywiście jest układ teoretyczny, idealny, w praktyce mało realny do osiągnięcia. Niezbyt wesoło dzisiaj, proszę Państwa. Kończymy odcinek polskiej chaty, no ale czasami tak w życiu bywa, no nie możemy cały czas być szczęśliwi, piękni, młodzi i bogaci. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.